Ratchet Prime? Tak powiem szczerze, że dzisiaj tutaj przylazłem z nadzieją na sandacze. Mam tutaj łokoń medalowy, żółty, ale duży. Duży, nie powiem. Mało pieniądza, ale jest doświadczenie. No i elegancko. Szczerze powiem, że przytelepałem się tutaj dzisiaj z nadzieją na sandacze. A tu niestety Lipton. Dzisiaj jest wtorek. Wtorek, elegancko. Tutaj próbujemy sobie wbić trochę expa. Jak widać, okoń żółty medalowy. No i niech tak będzie. No i coś szarpło eleganckiego, zobaczcie. Pięknie się wygina ta wędeczka. Miejmy nadzieję, że to jest w końcu sandacz amerykański. Kurna, ale ciągnie. A, nie będzie duży. Nie będzie duży. Tak mi się wydaje przynajmniej. Co to będzie, co to będzie? Gdzieś koło kilograma. O! No i super, podoba mi się. W końcu. Siedzi 40-letni facet na kanapie, pije browara, wpada żona, mówi: ty, znowu pijesz browary? On mówi: ja piję. A ona się go pyta: a ile ty tych browarów wypijasz dziennie? A on mówi: trzy. Trzy browary dziennie. I od kiedy ty tak pijesz te trzy browary dziennie? No przecież od 20 lat. Pijesz od 20 lat trzy browary dziennie? Czy ty wiesz, że gdybyś te pieniądze odkładał, to mógłbyś dzisiaj kupić nowego Forda z salonu? A on się jej pyta: no dobra, słuchaj, a ty pijesz piwo? Ona mówi: nie, ja nie piję piwa. A on do niej mówi: w ogóle nie pijesz piwa? Nie, ja nie piję, nigdy nie pijam piwa. No to gdzie jest twój Ford z salonu? No i w końcu jakaś elegancka ryba wzięła znowu. Miejmy nadzieję, że z 1,5 kilo ma. No i chyba to jest sandacz amerykański znowu. Dawaj, dawaj, dawaj. O, mi się śpieszy. Śpieszy mi się. A tu późno się już robi. No i. Jest, 1,5 może ma. O kurna, amerykański sandacz i medalowy do tego jeszcze. 348 coinów, 132 punkty doświadczenia. Jak ja to lubię, naprawdę. A tak na poważnie to powiem wam, że jak nie bierze sandacz, to bierze medalowy okoń żółty. Naprawdę, już któryś z kolei medalowy okoń żółty. No, no, proszę bardzo. No jest noc, oczywiście muszę potestować trochę, jak to jest w nocy łowić. Już kilka razy próbowałem i potwierdziło się to. Za pierwszym razem nie chciałem tego mówić, ale zdecydowanie polecam to, co mówił jeden z moich subskrybentów, Hipolit, który informował mnie wielokrotnie i was również na live'ie, że sandacze biorą w nocy. I taki mam dla was raport, słuchajcie, że sandacz w nocy bierze 3 razy lepiej niż w dzień. Różnej wagi, 900 kilogramowe, kilo 200, ale też trafiają się 1,5 kilogramowe. No i tak jak tutaj widzicie, cały czas próbuję już takim dobitym sprzętem wyholować tą rybę. Mam nadzieję, że coś widać, no u mnie na monitorze coś widać. Okej. Okay. No proszę, 1,5 kilo. Coraz ciężej mi się holuje, dlatego że no, jak widzicie, sprzęt podupadł w procentach, także tak to wygląda. Ty chamie pospolity, sprzęt mi zniszczysz, no. Już mam 22 kg ryby, zostało się 3 kg do 25 kg i mam nadzieję, że ten dziadowski sprzęt wytrzyma. A te chamy pospolite biorą jak durne. Ten będzie malutki.
No proszę. Biero, cholera, biero, panie. Zobaczcie, jaka walka. Na takim badziewnym 69% żyłka, tutaj już wszystko pada. Tu mi cały czas odpływa, no pompuje po prostu, bo poszła mi prawie w ileś tam, nie wiem. Nie wiem, czy ja dotrwam w ogóle do końca. Kurde, no nie chcę zaciągać mocno hamulca w kołowrotku, bo to lipa jest, ale będę pompował. No, albo się zerwie, albo nie, zobaczymy. Może dostać luzu niestety. Takie informacje czasami są. Ryba się zerwała, ponieważ dostała za dużo luzu. Nie, nie, no nie mówcie, że tego nie wyciągnę. Tylko nie na 40. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale lipa. Ostatnia ryba. Kurna, ostatnia ryba tego dnia. Nie, nie, nie. 35 metr już. Honotu. No może być... Może to być, słuchajcie, 1,5-kilogramowy normalny sandacz, tylko tyle, że... Dawaj, dawaj go. Dawaj go! Normalnie chamy, jak się patrzy te sandacze. Niby takie ładne, amerykańskie, ale kurna chamy, jak się patrzy. Chodź tutaj. No, jesteśmy w domu, chyba. Dobra, nie będę już jej... Nie będę już jej zwijał. Zaraz będzie śmiech na sali, że dziadowski sprzęt i 1,5-kilogramowej ryby nie mógł wyholować. Ale będzie beka. No i? O kurna, mój osobisty rekord u was na moim daily. Wspaniale, cudownie, 441 coinów, 2,3 kg na sam koniec. Ja pierdzielę, ale czad. Zdobyte doświadczenie, 167 punktów, sandacz 60-centymetrowy, medalowy. Zatrzymujemy. Kurna, ale czad. No i zobaczcie, jak to wygląda. Za chwilę się stąd zawijam, sprzedaję rybki. Zobaczcie, jak wyglądała prognoza pogody na diagramie w nocy. No praktycznie szczyt, tak? Od 21 właściwie do teraz wbiłem... W godzinę gry, praktycznie w nieca, no powiedzmy, że w godzinę, gdzieś półtorej godziny bym wbił tego licznika gry, wbiłbym 25 kilo sandacza do siatki właśnie o tej porze, także jak najbardziej potwierdzam wszystkie informacje, które otrzymałem od was. Słuchajcie, jeżeli coś piszecie do mnie, mi to pomaga, dziękuję wam bardzo. Ja już te ryby sprzedaję, jestem ciekaw, ile to będzie. Opuść. I mamy, no, zgodnie z tradycją, ponad 4000 coinów i oczywiście mega doświadczenie. Za chwilę dobiję do połowy. Dopiero co wbiłem dzisiaj level. Dzisiaj? Czy wczoraj? Nie, wczoraj wbiłem level. Także no, wygląda to wspaniale. Udałem się na łowisko. Dlaczego? No pokażę wam. Znaczy nie pochwalę się, no ale pokażę wam, co chcę zrobić z tymi pieniędzmi. Oczywiście za chwilę trzeba będzie coś naprawiać. Ale naprawimy. Jakżeżby nie? Co tu trzeba naprawić? O, prawie wszystko. No dobra. Niech tak będzie. Jeszcze wbiłem osiągnięcie mistrz koni. Dostałem 3 złote bite coiny. I tak szybko wam tylko pokażę w sklepie, co chcę kupić, żeby nie było wiochy. I żebym mógł pójść na całą noc, żeby połowić jakieś fajne okazy. Dodatki, wyposażenie, siatki. I tu zobaczcie, jest siatka na 23 level, na mój 14 tysięcy coinów 20. Piękna, zagraniczna siatka, fashion, prosto z Mediolanu, no po prostu muszę ją kupić, muszę. Parametr taki, ciężar pojedynczej ryby 10 kg, maksymalne obciążenie 40. Na razie mam 25, więc 40 jak najbardziej mi teraz wystarczy. Jeżeli nałowię 40 kg, sandaczy na jeziorze Emerald, to nie wiem, chyba będę multimilionerem. Dzięki wam bardzo za dzisiejsze wspólne oglądanie i granie. Do usłyszenia.